Kiedy przyglądam się rozwojowi kultu błogosławionej Marty Wieckiej, to myślę sobie, że tak wygląda prawdziwy kult. Kult, którego nie trzeba wymuszać, do którego nie trzeba zachęcać. Po prostu ludzie, którzy gdzieś tam w swojej świadomości noszą Martę Wiecką, sami starają się ten kult rozwijać. Jestem pod wrażeniem rozmów nawet z bardzo młodymi ludźmi, którzy są z Wieca i z okolic. Ci młodzi ludzie chcą rozwijać kult i mają wspaniałe pomysły, takie pomysły, których pewnie byśmy przy biurku jako teologowie i strategzy duszpasterstwa nie wymyślili. Te pomysły rodzą się w sercu. One wypływają z głębokiej wiary. Jestem pod wielkim wrażeniem i z całego serca błogosławię całemu temu dziełu. Wiecka, jakże wspaniały dziś Twój w niebie tron. Tak to się właśnie złożyło, że w momencie, kiedy po raz pierwszy tutaj przybyła do nas piesza pielgrzymka ze Skarszew, w niewielkiej grupie, to my jako koło gospodyń postanowiliśmy gości podjąć jakimś skromnym poczęstunkiem. No i tak przyjmujemy gości do dzisiaj, z tym, że na dzień dzisiejszy to już są rozmiary kilkanaście razy większe, można powiedzieć, bo już nawet od 2-3 lat to są takie ilości ludzi, powiedziałabym 600-700. Jestem naprawdę zbudowany tym, że tylu mieszkańców z wielu miejscowości, nie tylko z Kociewia, ale także z Polski, nawet z Warszawy, z Łodzi chyba nawet tam ksiądz czytał. Więc jest to budujące, że w tym współczesnym świecie, takim zagonionym i wydawałoby się tak zlaicyzowanym, jednak nie zapominamy o tych lokalnych wzorcach. Jako katolickie stowarzyszenie mamy swoją kronikę, także na pewno wszystkie dzieła, które będą się dokonywać i organizatorem, czy w jakiś sposób współdziałającym będzie stowarzyszenie, na pewno się tam znajdzie. Kroniki z różnych uroczystości są, to robią to indywidualne osoby, każdy jakby zbiera te wiadomości jakby troszeczkę dla siebie. Trzeba by teraz troszeczkę to zebrać i na pewno by powstała z tego ładna kronika o dziełach, jakie się dokonują w związku z Martą Wiecką. Wspaniały dzień. Jesteśmy tutaj wszyscy razem połączeni ideą, symbolem błogosławionej siostry Marty Wieckiej. Bardzo ważne w naszych czasach, że możemy sięgać do takich symboli. Przy tego typu symbolach tworzy się wspólnota. To było widać dzisiaj i widać tak naprawdę codziennie w Nowym Wiecu i w naszej gminie. My jesteśmy dumni, że możemy korzystać z tego rodzaju z takich wzorców, z takich symboli, które są kwintesencją wartości chrześcijańskich. W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, żeby jednoczyć się wokół wspaniałych postaw, wspaniałych doświadczeń, wspaniałego dzieła, jakim było życie błogosławionej siostry Marty Wieckiej. Jak mąż był chory w akademii, posłyszeli nazwisko Wiecki i tak się zaczęło i zaczęliśmy współpracować, bo ja również jestem położną i zaczęłam też troszeczkę działać i doszło do tego, że dzisiaj właśnie te ślubowania zrobiły pielęgniarki i położne, zawierzyły Matce Boskiej swoją, wszystkie pielęgniarki polskie, katolickie polskie pielęgniarki. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni, cieszymy się i mamy kontakty, że coraz bardziej się naprawdę rozszerza kult Marty.
No, bardzo się cieszę, że w ogóle, że ta pielgrzymka powiększa się. Już mamy teraz, na początku to było 150, pierwsza pielgrzymka, a teraz, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, ocenić ile ludzi, no ale się cieszę, że przede wszystkim pogoda dopisuje, no i przede wszystkim, że coraz więcej jest pielgrzymów. I ten kult Marty się rozszerza coraz bardziej. Chwałą bądź Tobie, Panie, że wierzę. Ja jestem Jerzy Wiecki, jestem trzecim pokoleniem z rodziny Wieckich. No i jestem najstarszy po jego matce. To już mam 76 lat, także rodzina Wieckich to jest Marty, ojciec i mój dziadek to byli bracia. Nigdy nie jestem sam, kiedy jest przy mnie Pan. Jak do stowarzyszenia praktycznie może należeć każdy, kto zna błogosławioną siostrę Martę, zna jej życiorys, chce się włączyć w kult, w jej kult i w jakiś sposób wspomagać nasze działania.